walczy się do końca. O drodze do finału Ligi Mistrzów, sportowej pasji, rodzinie i Bożym prowadzeniu opowiada w specjalnym wywiadzie dla naszego dziennika Sławomir Szmal, bramkarz w piłce ręcznej. Sezon na truskawki. Siostra Teresa poleca zdrową i kolorową sałatkę z truskawkami i szpinakiem oraz sernik z truskawkami. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. No. Tak. Oczywiście. Takie ustawy jest. Debata nad tą ustawą była długa. Jest, odbywa się ciągle w Sejmie. Jutro na Sejmowej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych zostanie zaprezentowane sprawozdanie podkomisji w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Opinię o projekcie ma wydać Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Jeśli Komisja Administracji zakończy pracę, drugie czytanie projektu i głosowanie odbędzie się na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu. W przyszłym roku płaca minimalna najprawdopodobniej wzrośnie o 70 zł do 1920 zł brutto. Taką propozycję ma przekazać rząd Radzie Dialogu Społecznego. Stanowiskiem w tej sprawie Rada Ministrów powinna się zająć na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się jutro. W tym roku płaca minimalna wynosi 1850 zł. Związki zawodowe i organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego nie porozumiały się wcześniej co do wspólnej propozycji przyszłorocznej płacy minimalnej. Teraz rząd przedstawi Radzie swoją propozycję, która będzie negocjowana. Rząd ma czas na wydanie rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2017 rok do 15 lipca. Propozycja rządu kształtuje poziom wynagrodzeń płacy minimalnej w stosunku do średniej krajowej na poziomie ponad 45%, ocenia poseł Janusz Śniadek. Przypomnę, że postulatem Związku od lat i będącym również formą porozumienia jeszcze z 2007 roku z ówczesnym premierem Jarosławem Kaczyńskim było dążenie dojściem do poziomu 50% średniej krajowej. To dążenie jest oczywiście aktualne. Również było elementem tak zwanego paktu antykryzysowego, gdzie rząd wówczas już premiera Tuska także deklarował, że będzie po kryzysie do takiego poziomu dążył. Nie jedno z porozumień deklarowanych przez Platformę nie zostało to dotrzymane, ale teraz jak widać ten kierunek jest utrzymany i liczymy na to, że w niedługim czasie uda się dojść do takiego poziomu. Jeśli po przedstawieniu Radzie Dialogu Społecznego propozycji rządu strony podczas negocjacji nie dojdą do wspólnego stanowiska, rząd ustali płacę minimalną na przyjętym wcześniej poziomie. Hillary Clinton wygrała prawybory Partii Demokratycznej w Puerto Rico i jest już bardzo blisko zapewnienia sobie nominacji prezydenckiej. Jak podały stacje CNN i NBC, po przeliczeniu około 20% głosów w prawyborach w Puerto Rico, Karaibskiej Wyspie, która jest tak zwaną wspólnotą stowarzyszoną z USA, Clinton otrzymała 64%, a jej jedyny rywal, senator ze stanu Vermont, Bernie Sanders, 36%. Byłej szefowej amerykańskiej dyplomacji brakuje już tylko około 20 głosów delegatów, by zapewnić sobie poparcie delegatów niezbędnych do zdobycia nominacji Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich. Prawdopodobnie już jutro... Nie, ale ja Clinton lubię, bo ona taka do rzeczy. Z kampanii Sandersa. W prawyborach ja lubię, bo ona leci, coś chce, coś chce. Jeden kandydat, miliarder Donald Trump. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na krańcach północnych do 23 stopni na południowej zachodzie. Wiatr umiarkowany północny i północno-wschodni. Ciśnienie w południu w Warszawie wyniesie 1000. Ale ty nawet go chyba nie widziałaś, tego Trumpa. Były to wiadomości w Radiu Maryja. U tej Anny. A co to ja telewizji nie mam w domu? Ale to jeszcze wtedy on nie był taki popularny. No, ale zawsze był taki mężczyzna. Ja wiem, w polityce... Ty chciałaś w polityce ludzi niebezcelnych? To ty no, chyba... ale on to już jest apogeum. Ja nawet nie mam ochoty na niego się gapić, bo... którzy cię pragną i szukają. Ja się patrzę w internecie na to, na co ja chcę. Przed nami zadawało już to pytanie. Mimo to... ja, dziecko twe, stawiam je ponownie. Kim jesteś? Na to, co ja chcę. Czy po prostu początkiem wszystkich rzeczy? A widzisz,
Jednak, proszę Ciebie, ta nauka biblijna jest najlepsza, bo to kim jesteś, będzie mowę Roma tu się pytać, kim jesteś. Nic te msze im nie dały, zobacz. Tylko co jest dobre, że jest wyciszenie takie. Jesteś duchem obecnym w każdej rzeczy? No dobrze, ale pomyśleć nad tym. Szatan, diabeł wykorzystał ciemnotę i wpuścił ich w głupotę i piekło wymyślili, tu postraszyli, tam podmieniali, tu trójca, tu nauka, tu matka, tu dzieciątko, tu Jezusiczek, tu mleczko i te relikwie w średniowieczu. Jesteś Bogiem wszystkich dzieci świata. A to było zawsze bałwochwalstwo, ale granic nie zna to bałwochwalstwo, bo nie wiem, czy ty wiesz, że w kościołach średniowiecznych te kościoły się, proszę ciebie, konkurowały. Był też palec Ducha Świętego. Nie, no przecież, a dlaczego ten przebiegł na ten ze poza tym, palec Ducha Świętego na dworze swojego protektora, księcia jednego z landów, no i wtedy miał czas napisać. Mleko z piersi Boga Rodzicy jest jako relikwia. Ale Kościół wciąż się za tym opowiada. Tutaj w internecie, w tych ładach biblijnych, to nawet już nie musi być od Świadków Jehowy, ale przecież tego jest tak dużo, że to jest wstyd i hańba, żeby człowiek ludzkie szczątki rozsyłał po całym świecie i uważał je za święte. Przecież ciało człowieka do czego innego służy, do innego celu, a nie po to, żeby w ogóle je czcić, całować, końcówki jakieś. To czym się oni zajmują w ogóle? Tym się zajmuję. Bo na dobrą sprawę, żeby pójść do dziecka, tak jak to Biblia mówi, idź do mrówki leniwcze, ale to idź, pójdź do dziecka po mądrość. To teraz Jezus powiedział do tych faryzeuszy, ganiąc ich, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo, a do was co należy? Oszuści, złodzieje, krętacze. I oni to wszystko mieli tak powykręcane. A dziecko małe powie to, co myśli, że to powinno być tak, tak jak jest w istocie. A oni byli wściekli na dzieci, faryzeusz, uczeni w piśmie. No to więc mówię, że im więcej studiów skończysz, tym mniej będziesz wiedziała, co w tych grobach faryzejskich w środku jest, bo grób na zewnątrz jest pobielany, błyszczący. Jak ja ten, proszę Państwa, komentuję w Wiesiolandii, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Ileż to razy. Ja mówię, proszę Państwa, jakie to piękne dla oka. Ale żebyście Państwo się zastanowili, dlaczego Pałac Kultury Stalina i Lenina? Kim był Lenin? A czy w Izraelu... Niech Państwo sobie wyobrażą, że w Izraelu nie było ani jednej osoby, która byłaby ateistą. Teokracja była i do tego Kaczyński zmierzał, no chce kogoś podrobić, ale co było, a nie jest, się nie wpisuje w rejestr. Nie było ani jednego ateisty, bo była teokracja, Jahwe. To było tak oczywiste, a oni Jahwe z Biblii wyrzucili, wszystko poprzekręcali faryzeusze. To więc Jezus powiedział, że dzieci są mądrzejsze od was, nierządnice i cudzołożnice przyjadą, żeby was sądzić faryzeusze. To więc, proszę Państwa, przyjechała Elka Wiercielka z zachodu, Elka Pierdzielka przyjechała ze wschodu, tutaj do tego systemu faryzeuszy, Wiesiolandia przyjechała, nadjechała z północy i Singerella od Żydów przyjechała z południa. I teraz ci faryzeusze, proszę Państwa, się tak wściekają tutaj, że jakoby oni by od Chrystusa, że linia tych papieży. No to przecież, to co? To Jezus ustanowił papieży. No i teraz oni całują nogi papieża. Ja mówię, sprawdzaj, czy tam u niego świeża. I one jeżdżą do Rzymu, sprawdzają kolejki, dyżury mają, proszę Państwa. Przecież to jest coś niesamowitego. A gdzie jest Jahwe? A gdzie jest Jezus Chrystus? Nawet jest sponiewierany, bo pierwszy to musi być papież, Matka Boska.
i dzieciątko, kult macierzyństwa, kult kobiety. Dlatego też, proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, to działalność LGBT jest bardzo dobroczynna, bo tam jak gdyby co, no to mówi się, że na przyszłość nie będzie ani mężczyzny, ani kobiety. Nieważne, czy ty jesteś mężczyzną, czy ty kobietą. A kult kobiety i dzieciątka sugeruje, że tu jest kobieta, tu dzieciątko i ono płacze. No to ten Jezus, nawet ten Jezus jak się urodził, no to ileż ono będzie tym dzieciątkiem? No 2-3 lata. A tutaj tyle wieków, tyle tysiącleci, ba, nie wiadomo ile lat. I to jest dzieciątko i dzieciątko, lulejże Jezuniu, a Jezus już jest królem. I tutaj szatan wziął na uczucia was wszystkich, pookręcał na te swoje chytre paluszki. On jako profesor, którym ma 6000 lat i tyleż też doświadczenia. I wy, kurt dzieciątko, lulajże Jezuniu, stary dziad śpiewa lulajże Jezuniu, już nad grobem już umarł. Jeszcze lulajże Jezuniu, nawet widziałam jednego, proszę Państwa, w trumnie śpiewał lulajże Jezuniu, bo to w teatrze to i trumnę wystawią i też śpiewa. Także proszę Państwa, strasznie to głupie jest, że ludzie na swoje własne życzenie jakby się uwsteczniają, są też za tym Jezuskiem niemowlaczkami. I apostoł Paweł powiedział do tych Żydów, którzy poznali Chrystusa, bo ich to tak ciągnęło, że te sabaty, te krowy w ofierze trzeba składać, że apostoł Paweł mówi, że te żywioły znowu was pociągnęły. On tu głosi Chrystusa, 3 podróże misyjne. Jego to rajcowało apostoła Pawła, podniecało, no bo to służy Chrystusowi. A niektórzy Żydzi, może i większość, jakiś procent Żydów, z powrotem wróciła do żydostwa. Tak jak poznało Chrystusa, no to byli może prześladowani przez te gminy żydowskie. I apostoł Paweł powiedział, że tak samo jak świnia wraca do wymiocin, do koryta, tak, no jeszcze koryta to inaczej się kojarzy, bo to jakieś korzyści, pieniądze. Świnia do wymiocin wraca, tak i wy do tych żywiołów swoich, do sabatów, do nowiów księżyca, Żydzi wracali. Nawet teraz tutaj, proszę Państwa, w radiu Tok FM zastanawiano się, dlaczego Polska nie chce tu przepuścić tej opcji składania ofiar, uboju rytualnego bez znieczulenia. No, doktor Sumińska się wstawiła, ale ona mówi, cóż ja mogę? Mówi, ja też jestem tą biedną Żydówką. Cóż ja tu mogę się wstawić? No, jako weterynarz, proszę Państwa, to oni spojrzą, że jako weterynarz i mnie odrzucą. Odrzucą, albo jako felczer odrzucą, bo powiedzą, że jestem mało znacząca. A jednak teraz ta doktor weterynarz tak się wybiła, że jest królową radia Tok FM. Także proszę Państwa, proszę do dzieci iść, po mądrość do dzieci, bo człowiek durny, jak się zapędzi, to czyni z powrotem, bo na starość głupieje. I teraz, jeżeli chcecie przechytrzyć los, że na starość się głupieje, to trzeba studiować psychologię, w logikę wejść, ale nade wszystko Biblię, bo w Biblii, proszę Państwa, jest jedno wielkie cudo. No, ja bym się niczego innego nie spodziewała. Skoro Słowo Boże jest Słowem Bożym, no to chyba coś tam musi być. I są tacy ludzie na świecie, proszę Państwa, jest bardzo ich niewiele, którzy rzeczywiście w tej Biblii coś wygrzebali. No wygrzebali, no bo skoro cenne, a w ziemi grzebiesz, czego szukasz? Złota, babka umrze, dziadek, no bo teraz nie ma ani dziadka, ani babki, to wszystko krótko żyje, po 40 lat lochy żyją, a zresztą ci, co się urodzą, to też już chcą być starzy. No i więc na swoje życzenie są jako głupio, chytrzy, najmądrzejszy. I mamy tutaj takiego Mareczka, proszę Państwa, ja już tu nic nie chcę mówić, ale tu ja mam bardzo dużo eksponatów w naszym tutaj warsztacie badawczym, psychologicznym, proszę Państwa. Tych takich pulpecików chodzących, że to się urodzi i to takie najważniejsze. No to więc raz na Smolno 9 do Domu Kultury Śródmieście przyleciał Mareczek. Muszę odpukać w to drewno, odkasłać i te odkasłnąć. Proszę, ten Mareczek zaczął wrzeszczeć, a ta Alicja, która go w ogóle nie znała, czarna, mówi, a co taki bezpośrednio, co takie jakieś wielkie mniemanie, co jakieś takie... Ja mówię, a co byś, Alicja, powiedziała?
Ty jako, bo ty mówisz, że jesteś psycholożką, to co byś na pierwsze wrażenie powiedziała? Ona mówi, on ma Downa. A ja mówię, a to przecież mówią, że nie widać. A ona mówi, widać. Także proszę Państwa, czyli tak, urodzi się staromalutki, głupio chytry, najmądrzejszy. I takim się w życiu nieszczęści, bo tak, jego ciotka nie leczyła się i miała raka. Ona długo z tym rakiem żyła i on u niej na cmentarzu, był na pogrzebie, był. I on na dupie też ma pryszcz. Ja mówię, widzisz, to widocznie jest rakowe. No ale on tam jeździ, on się leczy. No ale wiecie Państwo, to wyleczy i to znowu będzie odrastało. To ja nie wiem, to nie jest niby złośliwe, ale ta lekarka powiedziała, że będzie 5 lat z tym żył. I on już chyba 6 rok czy 7 żyje, bo te cholera lata lecą, proszę Państwa. No ale ten staromalutki, głupio chytry, najmądrzejszy żyje. Ja mówię i zobacz. Takim chytrym to się w życiu nie szczęści, bo oni ciągle coś tam, no wiesz, ja pójdę, nabiorę tych ciuchów, tu tam i podkrada, tutaj tego ubiorę, nawet rozdaję. Ale, proszę Państwa, zawsze mi się szczęści, zawsze mam za dużo, jak to się mówi. I kurczaczka tu nakarmię i dobrze, że on ten makaronik je też od czasu do czasu przychodzi, bo ja mówię, idź tu kiełbasę dostaniesz, idź tu salceson rozdają, idź tu kotlet schabowy. Także proszę Państwa, jak będziecie myśleć mądrze, to Wam się będzie szczęściło, a potem Wy też będziecie rozdawać, bo to nie jest tak, żeby tylko brać. Ja to pamiętam, proszę Państwa, u tych świadków, jak ja tak głosiłam, bo teraz ja też głoszę jeszcze może więcej jak kiedyś, bo ja wiem, teraz kiedyś się wpisywało do kartki, a teraz ja głoszę, nie wpisuję, ale jak 10 osób ogląda, to czas, godzina razy 10, no to tak się liczy. I proszę Państwa, kiedyś się mówiło, że jak komuś pomóc, no to nie to, żeby mu dać dużo pieniędzy, bo to Kościół katolicki to te zupy rozdaje, prawda? Zupy rozdaje. I oni myślą, och, że oni dobry uczynek robią. Niby dobry, ale trzeba ludziom pomóc w tym sensie, żeby zapewnić im pracę, żeby ich poruszyć, żeby oni sobie sami potem mogli dawać radę. Bo tak cały czas dawać to rozdawnictwo, to też nie jest dobre, a niektórzy się z tego śmieją. No i ta Ryszarda Czubak mówi, rozdawnictwo! I chodzi po wernisażu i nikt nie wie, o co chodzi, a ja rozumiem go. A on mówi, dziady powypijały wino. Ja mówię, moja kochana Rysio, moja ty kochana żebraczko, musisz poprosić, to ci da, powiedz, że ty jesteś aktorką, że ty jesteś tutaj najważniejsza, to ci dają wino. I proszę Państwa, tak jak najbardziej szczerze nagrałyśmy w internecie, jest pieśń o Rysi, zatytułowana Rysia Żebraczka. No i rzeczywiście to dziadostwo, ona tak oskarża, ocenia, krytykuje, że dziadostwo jej wypiło wino, bo to jest z pod mostów poprzychodziło też chytrzy tacy, co kto ładnie wygląda, no bo to przecież też nie wpuszczą, jak ktoś tak nieładnie wygląda. I ta Rysia potem musi prosić, bo nie ma i tak została tą żebraczką narodów. A czasem jak ona gdzieś pójdzie na zaplecze, dostanie, tak jakby cyganie wyłudzi, wyżebrze, to się tak chwali, że ja mówię, tak Rysiu, tak pi, na zdrowie. I tak weź sobie te, ona zawsze weźmie dwie lampki duże wina i tak trzyma, nie dam. Ja mówię, Rysia, zobacz. Patrzą, myślą, że to ktoś odstawił, zaraz wypije, pilnuj tak pod kieckę, schowaj Rysia, pod kieckę. No i Ryszarda schowała wino pod kieckę, ale się upiła i spod cipki jej te kielichy wypadły i raban, łobudu i wstyd na całą Warszawę. Także proszę Państwa, no nie zawsze się uda, no ale się czeku, ta Ryszarda czasem się upije, no upije się, ale to ze strachu albo z tego, że jej zabiorą. No a jak zachowują się zwierzęta? No to tak, pilnuje, że zabierze, prawda, drugie. Albo ptaki, jak dziobią chlebek, no to szybko, bo to zje. Szybko, bo koleżanka sołtysowej, córka, przyleci i zje. Także proszę Państwa, jak komuś dać pracę, no to niech sobie sam potem pracuje. I dlaczego my mówimy,
to, co w Biblii, że to, co w Biblii, to jest prawdą. Że biednych i ubogich Jezus Chrystus powiedział, zawsze pośród siebie mieć będziecie, prawda? No bo to się tak dzieje po prostu. Jak nie tu, to tam gdzieś jakaś bieda. Ale mnie nie zawsze. I teraz, skoro Jezus głosił duchowe rzeczy, prawda? No to znaczy, że to było najważniejsze. A pokarm cielesny jest drugorzędny. I dopiero wtedy, jak to królestwo przyjdzie, już naprawdę zapanuje na ziemi, to my będziemy mogli to docenić. Proszę Państwa, w Ewangeliach jest takie zdanie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Co to znaczy? Przecież o ziemi, przecież o królestwie. Tutaj Ewangelie cały czas mówiły, że Pismo Święte mówi, że ziemia jest w psalmach już, na trwałych podstawach. Ziemia, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Czyli, że skoro Bóg ma jakieś plany względem ziemi i nas, to tym lepiej dla nas. Ale my musimy się zastanowić, dlaczego ludzie umierają i czy ktoś coś zrobił, może już wcześniej okazało się, że tak, żeby dla ludzi coś, no jakaś nadzieja przynajmniej była, coś pozostało im. I rzeczywiście, przecież ta sprawa Chrystusa, Jezusa, to ten szatan tylko tak namędził, żebyście tego nie wiedzieli. I nawet na mszy się o tym tego nie dowiecie. Nawet na mszy. Bo widzicie Państwo, że ta linia myśla teraz się dorwała do władzy. To Państwo zobaczą, ten Kościół katolicki się rozpasał. Państwo myślicie, że to jest prawda? To jeszcze nie jest wszystko. Tam jest tak dużo tych nauk i tych dogmatów pogańskich, że ta Krystyna Pawłowicz, żeby mogła się tym zająć, to musiałaby się zapisać do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, czy w ogóle chodzić na zebrania. Zaczęłaby czytać Pismo Święte, docent, doktor habilitowany, musiałaby skończyć, nawet może nie to, że skończyć, bo to są studia do końca życia, chodzić na takie studia, ale jeszcze jedne studia, ale że te, do których ona chodziła kiedyś, to jej nic nie dały. Chyba, że tylko pieniądze, a za pieniędzmi to ludzie lecą, bo to chleb, za Jezusem lecieli, bo Jezus dawał, ale u Jezusa nie było rozdawnictwa, proszę Państwa, bo raz dał, a potem patrzy, że nie mają wiary, to szlaban nie było, dlatego ta Ryszarda, ona mądrze krzyczy, rozdawnictwo, bo zobaczy te mordy takie pijackie, że żrą. A to wiecie Państwo, pokarm duchowy. I chodziło o ten wonny olejek, żeby namaścić stopy Jezusowi, ale to Jezus czuł swoją śmierć. I po prostu chodziło, żeby te stopy namaścić. A tu krzyczy, żeby ten olejek wonny, drogocenny sprzedać, a rozdać biednym i ubogim. To Jezus właśnie mówi, że biednych i ubogich zawsze pośród siebie mieć będziecie, a mnie nie zawsze. Także Państwo zobaczą, w żadnym radiu Państwo nie posłuchają takich rzeczy, nie usłyszą. Nawet tutaj od czasu do czasu głos Ryszardy Czubakę Państwo usłyszą, naszej transwestytki słynnej, proszę Państwa, która słynie ze szmaticzek na paticzek, które zakłada na swoją czerepachę. Także proszę Państwa, u nas są same gwiazdy, u nas w radiu Conchita i w telewizji, proszę Państwa, El Mercedes, występuje Marta Dobosz, która z gołą cipką śpiewała Ave Maria tutaj na Mińskiej 25 w klubie u Legierskiego. I najlepiej to było takie śmieszne, jak ja do jednej babki mówię o tym i stała obok Martusia. Ja mówię, Martusiu, teraz wyjaśnij tej pani, jak ty śpiewałaś z gołą cipką Ave Maria. Ona i zaczęła tłumaczyć, a ja tam obok już konsumowałam, proszę Państwa, i ryłam ze śmiechu, bo ta babka myślała, że ktoś może czy ją atakuje, czy ona nie wie, o co chodzi, że jak to można z gołą cipką śpiewać Ave Mary. Ale to przecież taka była prawda i ją czterech murzynów niosło, miała cipkę ogoloną, miała piękne włosy blond do tyłu aż po zadek i była piękną Violettą Villas, tylko z gołą cipką i cycki. No tak, tylko ona miała wtedy około 45 lat, bo to już no niestety to leci, cholera, ten czas. No to tam było też sporo studentów, a że to polscy to troszeczkę się podśmiewali, że stara baba Ave Mary
wyczynia. Ave Mary. Zobaczysz, tutaj nie, bo tutaj i tego. No czego? No nie wiem, co mam włożyć. Tutaj jest drut. A pieprzy, no to co? No to nie możesz na chwilę. Także proszę Państwa, jest po prostu bardzo niekorzystna pogoda, bo ja wczoraj chodziłam z tego bubu jadąc praktycznie. No tak nie jadę bezczelnie do domu, tylko chcę zakręcić tu pod pałacem, potańczyć troszeczkę. I zawsze mam bardzo ciekawe filmy, bo tam, gdzie ja się nie pojawię, coś się dzieje. Mam takie przyciąganie, proszę Państwa. No i proszę Państwa, mnie tak po tych pleczkach przewiało, że czuję taki troszeczkę ból, ale wiecie Państwo, to troszeczkę chrypę. I już dzisiaj będę się cieplej ubierała, przyrzekam, proszę Państwa. Nawet zadzwonię potem do Ryszardy Czubak i ostrzegę ją, żeby ona nie wychodziła chociaż z gołymi cyckami. Ale proszę Państwa, ona nie ma już wielkich piersi Ryszarda Czubak. Dlaczego? Dlatego, że ona kiedyś je amputowała wszystkie ze względu na raka. Podobnie jak ta piosenkarka Aleksandra, czy jak ona się tam... Angelina Jolie. Nie Angelina, inna jeszcze, wcześniej. Taka blondyna, która w okularach strasznie wyła. Ona miała dość dobry głos, ale według mnie sztuczny, ale efekt piorunujący. Się nazywała... Poczekaj, jak ona się nazywała? Amerykanka, Amerykanka. I ona z jedną piersią walczyła, obcięła... I po prostu, że skutecznie, ale czy ona śpiewa, czy ona nawet, nie wiem, czy ona żyje, bo to wiecie Państwo, potem Prince umarł, to potem wspominają, miesiąc temu umarł Prince z przedawkowania. Szkoda, taki dobry głos. Nie, on miał takie, te piszczał, tak byle co. On byle co, on tak udawał ładny efekt, ale wiesz, wielkiego głosu on nie miał, on tak piszczał. I te minki oczy, te oczy swoje pokazywał, widzicie Państwo, to takie... No bo to był ten, słuchaj, to był oszustwo, to amerykański takie. Żyd. Amerykański no, Żyd, no, czyli że widzicie Państwo. Żyda, matkę, wiesz, Żyd. Janek Witek miał rację, że Żyd, Żydówka długo nie będą żyć. Bo tak, Katar, byle co, łapie, chwyci ją i od tego może umrzeć. On może umrzeć, bo na przykład mnie wczoraj chwyciło pleczki. Proszę Państwa, ja żebym była tą Żydówką na 99%, to ja już bym do Państwa tu nic nie mówiła, ale że jestem na 17% Żydówką, może jestem Arabką więcej, proszę Państwa, to ja jeszcze dzięki temu jakoś przeżyłam tę noc. Ale naprawdę tu już siedziałam nawet w kurtce, bo tak przyszłam, tak cholera jak zimno i ten wietrzysko jeszcze i tę kurtkę założyłam i tak tutaj opowiadam Państwu różne takie rzeczy o Ryszardzie Czubak. Jest, proszę Państwa, nawet się pytali, czy Boska istnieje, to znaczy Felicja Boska, Bożyszkowska, Sękowska, internet Wam powie, że prawdziwie Sękowska, bo Boska to mógł być przydomek, który sobie nadała, ale internet mówi, że prawdziwie Sękowska, z rodu Sękowskich, Bożyszkowska. Także proszę Państwa, no i on się pyta, ten wariat, czy ta Boska to istnieje? A oczywiście, że istnieje. Wszystko, co my tu mówimy, wszystko istnieje. No. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta? No to przecież wiadomo, że kobieta, bo Boska sugeruje rodzaj żeński, prawda? No, bo gdybym ja powiedziała Boski, nawet przez 10S, to i tak jakoś tak mało kto się nazywał Boski. Chociaż ten Prince, ja wiem, on miał tak nie po kolei w głowie, podobnie jak Jackson, miał nie po kolei w głowie, że zamiast być normalnym człowiekiem, to jemu sława odbijała, że został nienormalny. No Michael Jackson spał w namiocie tlenowym, bo myślał, i to wszystko jak Żyd, to lubili się dzielić, że to są dupki, że to są głupki, że to są kołki rozporowe, to niech śpią na ulicy. Na ulicy Marszałkowskiej, niech śpią na przystankach i niech oddychają sobie czadem. Czyli to nie chodzi o jakieś państwo czad z Afryki, tylko o czad smród. Wielki smród, Barbara Block mówi, wielki smród idzie, smród. No i ta rura wydechowa, jak tak przejedzie koło takiego i on śpi na ławce, mówi, Boże, jakie piękne powietrze.
No to tak samo jak świnia. Jak jej spluniesz, to ona powie, że deszcz pada, proszę Państwa. Dzisiaj deszcz pada. No to taka jest sytuacja. Natomiast Michael Jackson zażyczył sobie spać w namiocie tlenowym. Tlenowym. No i ten namiot tlenowy, proszę Państwa, co to było? Tam sobie, no rzeczywiście tlenu, ale to musiały być proporcje, to musieli być specjaliści, lekarze. Ale on miał takiego murzyna też, który może nie chciał go zamordować, bo my chcemy tutaj w naszym radiu Conchita bronić wszystkich ludzi, tylko wiecie Państwo, no są błędy i wypaczenia, można się pomylić, prawda? Jak człowiek nawet sam dla siebie da przedawkowanie zrobi, to jest niewinny, prawda? Bo sam siebie zamorduje i kto tam będzie dociekał, dochodzi. No ale jak ktoś kogoś, no to już jemu, ja nie wiem, czy on tam siedział w więzieniu, czy mu darowali, czy temu murzynowi, gdzie on jest ten murzyn? No i proszę Państwa, ten lekarz murzyn, co leczył. I Państwo zobaczą, ale już ja nie o murzynie tu chcę. Rodzinka na pewno mu zapłaciła, żeby szybciej do schedy dobrać. Proszę Państwa. Prosty, logiczny. Proszę Państwa, scheda schedą. Michael Jackson, były artykuł, mowa była, że miał zaległości. Nie miał za co, z czego płacić, opłacać rancza. Wszyscy. Miał wesołe miasteczko, miał pobudować, coś tam nie pobudował. Miał za to płacić, długów narobił i miał z tego powodu też problem. Także Państwo zobaczą. Ludzie, którzy mają, chcą mieć jeszcze więcej. Ludzie, którzy są sławni, chcą być sławni jeszcze więcej. Proszę Państwa, bardzo ciężko. Przecież Michael Jackson, nie wiem czy Państwo wiecie, był świadkiem Jehowy. Może tu von Lipski nie wie. A właśnie, że wie. A właśnie, to tym lepiej. On był świadkiem Jehowy. Ale widzicie Państwo, świadkiem Jehowy, to jak ktoś, na przykład czy był profesorem, czy jakimś aktorem znanym, także bardzo ciężko mógł mieć zadatki skromności wcześniej. Pokornym, skromnym jak baranek, takim ludziom bardzo ciężko. Albo jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, bardzo ciężko. To bardzo wciąga. Ja Państwu tutaj podałam taki przykład tych Żydów, którzy w pierwszym wieku uwierzyli w Jezusa. Wierzcie Państwo, że takim Żydom uwierzyć w Jezusa było bardzo ciężko. No bo Jezus, no to 4000 lat czekali. Nagle się coś pojawiło, no to w ciągu 4000 lat. To kosmita, kosmita, co on gada, jakie królestwo. Że świątynię zburzy i w ciągu 3 dni potem drwili, oskarżali za to, a przecież Jezus mówił też w przypowieściach. Różnie Jezus mówił, przecież w Biblii jest parabola, hiperbola, świadoma przesada, saga, opowieść historyczna. No to człowiek skromny się by zastanowił, a nieskromny się nad tym nie zastanowi. Jak coś chce, to pazernie na chama za wszelką cenę. Jak chce kogoś oskarżyć, to pazernie na chama za wszelką cenę. Adwokatów, że w tych sądach, proszę Państwa, tylko jazgoczą, szczebiocą, proszę Państwa, szczekają. I tutaj na Igańskiej sąsiadka wyszła, mówi, że w tych sądach to sami Żydzi siedzą. Ja mówię, to przecież pani powinna pójść tu na Szembeka, pojechać i do tej swojej Matki Boskiej, do czegokolwiek nawet kochana, do drzewa się módl, żeby tych sędziów żydowskich w sądach polskich szlak trafił. Nie wiem, kto pomoże. No bo ani tej Matki Boskiej nie ma tam za tą ścianą, ani, proszę Państwa, to drzewo Ciebie nie wysłucha, moja kochana staruszko. Chociażbym nie wiem, ile Ci mogła życzyć, ale też w książce komunistycznej wyczytałam kiedyś, takiej grubej, że tam za ścianą nic nie ma. Oni się modlą tam do tego Pana Boga, a przecież komunista, no to Ci tłumaczył, że tam nie ma żadnego Boga za ścianą, tam jest jedno wielkie nic. A oni sobie ubzdurali, że ten Bóg wszystkich do nieba przyjdzie, i pijaka przyjmie, i łachmytę przyjdzie, i złodziejkę, i chciwą taką babę tu jedną do nieba przyjdzie. I pewnego razu, proszę Państwa, gdy dziad modlił się do obrazu, to proszę Państwa, obraz się nie modlił ani razu. Nawet jedna babka do zakonnicy powiedziała, moja ty kochana zakonnico, i ona, proszę Państwa, z nią jechała autobusem, takim PKS-em, i tak te różańce klepie, trepie i trzepie. I mówi tak, zdrowaś Mario. I ta nasza kochana siostra Jechówka mówi,
proszę pani, czy pani jest zdrowa? A ona mówi, zdrowa, zdrowaś Mario. I dalej nie wierzę. Klepie, trepie, trzepie. A ta siostra ją tak czmychnęła w bok. Proszę pani, bo ona śpi, ale coś tam zdrowaś Mario, czy to pośmiertne takie trepanie, klepanie. Zdrowa jestem, tak kilka razy jej zwracała uwagę. Ta zakonnica się tak wściekła, bo to przecież pół diablęcia, tak się wściekła, co pani, mama. Proszę pani, niech pani zobaczy, jak ta Matka Boska w niebie się na panią wściekła, że pani ją co 5 minut o zdrowie się pyta. Boże, jak ta zakonnica wysiadła z autobusu, powiedziała, proszę otworzyć drzwi w Szczerym Polu i poszła precz, proszę państwa, w las. Poszła w las. Boże, tam może Matka Boska, jak nie za ścianą, no bo tu w lesie nie ma tej ściany. A druga zakonnica, jak Jehówka, do niej mówi, proszę pani, przecież klasa niebiańska, przecież rząd Boży, no ile w rządzie może być? Rząd. To nie wszyscy, to pani też do rządu, bo rząd to jest 144 tysiące wykupionych z ziemi. A ta zakonnica chciała ją chytrze, powołała się na te miłosierdzia Boże. Och, Bóg jest taki miłosierny, że wszystkich tam, że dla każdego tam miejsce się znajdzie. Ja mówię, kochana, Bóg ma swoje zamierzenia, plany i nie będzie się twojego miłosierdzia tutaj patrzeć. I ta zakonnica się wściekła i się wzięła i udusiła. No. Także proszę państwa, nie wolno tutaj kusić ludzi miseczką ryżu, bo tam w Afryce też nawracali za miseczkę ryżu. Przecież ten Murzyn to, żeby on się nawrócił, to nawet niemożliwe. On w tym klanie swoim żyje. A jego by zabili i tam z mieczami no biegali. No wszyscy ci przywódcy na Lidii, nie? To przecież, niestety, którzy nie mogli przecież niestety jako Murzyni studiów odbyć, to tylko jedyne studia to były teologiczne. Wyjeżdżali do Europy, a później nie zdawali egzaminu końcowego. Ale już wykształcenie mieli. No ale dla swoich potrzeb. No, dla swoich potrzeb oczywiście. Ja muszę ci powiedzieć, byś nawet nie zrozumiała. Tutaj jak jest Dom Słowa Bożego naprzeciwko uniwersamu, który zburzyli, tam były siostry białe. Ty wiesz, że ja rozmawiałam z młodą dziewczyną jako misjonarką z Francji. No i co? Że u tych białych sióstr to było bardzo dużo z Indii, a ona była z Francji. Żeby się wyrwać z biedy, no przecież logiczne, z Filipin, no, z Wietnamu. No. Z Francji. No. I teraz proszę państwa, tam we Francji biskupom, kościołowi katolickiemu państwo nic nie daje. Biskup nazbiera na miseczkę i porozdziela. Ile nazbiera? Tak, tak. Ale groszy na krzyż, to co to jest? No, także proszę państwa, a tu w Polsce linia Mysia się dobrze usytuowała, no i teraz tutaj z PO, oni są strasznie wściekli, są strasznie wściekli. Kiedy je od korytarz piłowane, nic innego. I jak te Żydówki potrafią teraz inteligentnie tłumaczyć, uzasadniać, no, że ta... Żydzi zawsze byli inteligentni, że ta linia Mysia, linia kłamie, że ta linia Mysia oszukuje, że jest zła, ta linia Mysia. I co państwo na to? Ja państwu powiem, jutro też będzie jeszcze zima, jutro też jeszcze nie będzie lato. Mąż twój zdrowy i ochoczy, myślę, że wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo nawet wiecie, że Słowacki napisał w Kordianie Słowackiego raz. Ja raz czytam, bo przecież musiałam od deski do deski. A Mirosława Wrześniowska mówi, nasza polonistka, kochani, to co ja wam powiem, wszystkiego nie czytać, ale ja czytam. I proszę państwa, i napisane tak, i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. To we mnie jakby, ja mówię, Boże, no to... To Słowacki znał imię Boże, ale mało tego, że znał, użył tego zdania. Potem jeszcze raz w innej treści, kontekście, ale też Jehowa. Czyli, że państwo zobaczą, Słowacki używał tego imienia i bardzo dobrze to zrobił. Pomimo, że to Jahwe to te hebrajskie samogłoski, bo Żydzi to pisali tylko za pomocą spółgłosek, a samogłoski dodawali w mowie. Magnetofonu nie było, nie nagrałaś to, więc nikt nigdy się nie dowie, jak
wymawiali. No to więc niektórzy mówią Jehwa, Jahwe, ale to trzeba mówić tak, jak jest przyjęte w danym języku i koniec, sprawka zamknięta. Jehowa jest przyjęte, a tyle tylko, że linia mysia się wściekała. I teraz tak, o świadkach nie powiedzą świadkowie Jehowy, tylko Jehowici. Nawet niedawno ksiądz Rydzyk, ja mu to wybaczę, bo to, proszę Państwa, on tutaj też w naszym radiu, to KFM Eurokoncita pracuje, ja tutaj mam też swojego wysłannika, Michałka Zeleskiego, on tam jeździ, z nim się fotografuje i mikrofon ma w kieszeni, podstawia i co ksiądz Rydzyk mówi, ja to wszystko mam, jego nagrania. Także ten ksiądz Rydzyk też u nas tu występuje w radiu Koncita, ja jemu przebaczę, ale on mówi Jehowici. Czyli po prostu on z takiej może nienawiści, że może ktoś mu wyssie... Obraźliwe, ale w sensie takim, że świadkowie Jehowy się nie obrażą, proszę Ciebie. I teraz tak, proszę Ciebie, u tej galerii u Delfiny Potockiej była taka osoba, która wcześniej do mnie mówiła, że jest siostrą, jest świadkiem Jehowy. I teraz tak, ja w internecie napisałam, bo tam był film i ona i zdjęcie, ja mówię, to nasza kochana Jehówka. A ona potem do mnie tak, mówi, no słuchaj, jaka ja jestem Jehówka? Ja mówię, słuchaj, a ja do niej tak, słuchaj, żebyś ty była świadkiem Jehowy, to byś się nie obraziła. Ona się cała czerwona zrobiła, Państwo zobaczą. Jak szydło wyszło z worka, no bo Jehówka się nie obrazi, niech ksiądz Rydzyk gdaka, niech kraka, niech szczeka, a nawet niech beka, no i się nikt nie obrazi, a tutaj jest wojna i ten temu w mordę, to ten musi oddać. I teraz Macierewa, będzie tutaj minister zbrojenia, będzie się zbroił, no to przecież chyba od świadków Jehowy nikt do wojska nie pójdzie. I Państwo zobaczą, że na frontonie ONZ są wypisane słowa z Księgi Izajasza. Gdy przekują swoje miecze na lemiesze, a włócznie na nożyce ogrodnicze, że żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i że już nawet się nie będą uczyć sztuki wojennej. Państwo zobaczą, co tam ciekawego. I to wszystko z Księgi Izajasza, nawet dlatego mówią, że Księga Izajasza jest Ewangelią pokoju, chociaż są cztery Ewangelie, a ta była napisana w 732 roku przed naszą erą. Niech Państwo sobie wyobrażą, że to jest ósmy wiek przed naszą erą. I tam w 53 rozdziale jest napisane, myśmy go zabili, myśmy go sponiewierali. Tu chodziło o Jezusa Chrystusa proroczo, który nie otworzył swoich ust, jak baranek był prowadzony. Bo tu jedna Żydówka jakaś na Google do mnie mówi, przecież Żydzi nie zabili Jezusa. Ja mówię, słuchaj kochana, jest napisane, że Żyd Izajasz mówi, myśmy go zabili i mówił w imieniu całego narodu swojego izraelskiego, no to przepraszam, to był kto to? I zamknęłam jej usta, bo wiecie Państwo, no bo oczywiście, że jako Żydówka będzie broniła, ale to bronić, to trzeba logicznie bronić, bo jeżeli Żydzi go zabili, to ja nie będę mówiła, że Chińczycy. Bo u nas, proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, nie może być nielogiczności. U nas musi być logiczne, mądre, spójne i nawet, proszę Państwa, gdy jest jakaś hiperbola, parabola, świadoma przesada, no to ma to swój sens. Nawet Jezus Chrystus powiedział, że kto nie będzie jadł Jego ciała i nie będzie pił Jego krwi, nie będzie miał życia w sobie. No to więc ci złośliwi za Nim tylko chodzili i ujadali. No jak to, że my Jego mamy ciało jeść i krew pić? A wiecie Państwo dlaczego? Bo dla Żyda jedzenie ciała było kanibalizmem, było obraźliwe, a pić krwi nie mogli, bo Bóg Jahwe im zabronił. Noe mu powiedział, jedz mięso po raz pierwszy. Także tutaj doktor Sumińska też powinna się pokłonić, bo Bóg pozwolił człowiekowi jeść mięso, bo już nie było tych paproci. Ta para wodna spadła na ziemię, powstały dwa bieguny. Były cztery pory roku, powstały lato, zima, mróz, ludzie nie lubią zimy, Państwo zobaczą. Nie było tych paproci, nie było co żreć, bo tutaj my mamy taką Ewę z Grecji,
która przynosi jakieś zielska i te robaki zaczynają tu latać. I ona po prostu pamięta, bo ona tysiące lat żyła, pamięta czasy raju, gdzie żarła trawę jak koni. I proszę Państwa, ponieważ Bóg pozwolił jeść mięso, ona myśli, że jak nie będzie jadła mięsa, będzie zdrowsza. Nieprawda, i tak umrzesz, ale ponieważ coś jest potrzebne, w wołowinie też jest witamina B. Różne są takie składniki, które są potrzebne. Człowiek już wpadł w taką matnię, proszę Państwa, w pułapkę swojej, można powiedzieć, niedoskonałości i musi, nie ma wyjścia. To mówi się inaczej, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także widzicie Państwo, do nas kiedyś też taka manika przychodziła i takie miała na głowie, proszę Państwa, papiloty, to myśmy jej dokręcały papierki, na głowie te papierki rzucały. I ona miała tysiące takich torebeczek, siateczek i się grzebała i szukała. I siedziała gdzieś tak do 11:15. Potem, no długo nie mogła, bo potem już tam może nie było czym dojechać do domu. I ona miała, proszę Państwa, córkę tutaj, która mieszka na Saskiej Kępie. Podobna do tej Elżbiety Dmoch z zespołu 2+1. I proszę Państwa, to był taki zbieg okoliczności, ale ta Mańka, ona coś tam gadała, lubiła chleb razowy, a myśmy jako dzieci koło niej tańczyły, myśmy z niej drwiły, myśmy z niej kpiły, bo miałyśmy kabaret. I ta Mańka, papiloty na głowie, co to za koleżanka, co ta matka nasza zgłupiała, jakąś Mańkę ściągnęła i huzia na juzia, były tańce indiańskie. Także proszę Państwa, proszę z Panem Bogiem, i tylko jak Biblia u was w ręku będzie, to będziecie wtedy przez Jahwe szanowani. Jahwe was oszczędzi w dniu gniewu swojego, Armagedonu, a jeszcze wcześniej w tym wielkim ucisku znikną te religie wszystkie. I te, co tutaj myślą, że złapali Pana Boga za nogi, diabła za ogon, jak kiedyś, te Żydki, że już, ja przepraszam bardzo, no, kult kobiety, trójca, dusze, piekła, średniowiecze, no to ty taka mądra jesteś, doktor habilitowany, Krystyna Pawłowicz. Także mój docencie, proszę pójść do najgłupszej baby na wsi i ona będzie twoją profesorką, a ty będziesz jej uczennicą, doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz. To wtedy będziesz wiedziała, na czym stoi twój kościół rzymskokatolicki. Muszę ciebie wywieźć do najgłupszej jakiejś jechówki naszej kochanej siostry, baby ze wsi, najgłupszej, i ona będzie ciebie uczyła. Docent, doktor, habilitowany Krystyna Pawłowicz. To wtedy będziesz wiedziała, co warte są te twoje uniwersytety, twoje te tytuły, jak również twoje kastaniety. Także pozdrawiam ciebie i ojcze Rydzyku i wszyscy pseudoświęci i oczywiście nominalni chrześcijanie, bo nominalni to znaczy z nazwy siebie sami tytułowaliście, sami jesteście święci, czyli ja to mam rozumieć, że kumie z chleba, z chlebia, kumie coś tam wkłada, grabie i takie dowcipy, takie kabarety, takie pomysły. Proszę modlić się do potwora. I on tu prawdopodobnie nad Wisłą mieszka, wodę wypija z Wisły. Proszę, słyszałam, że ten potwór zmieni swoje imię, nazwisko, będzie się nazywał Ewa z Grecji. Zapraszam odwiedzić potwora nad Wisłą, proszę Państwa. Tylko no, Wisły patrzeć, żeby jaja nie skisły. Wisły nie są Wisły. Wisła jest jedna. Ja to powiedziałam, że to jest jedna Wisła. Nie Wisły. No. To tylko chodziło o to, żeby jaja nie skisły. No i ta Ewa z Grecji te zielone nosi, tu stawia, tu zapomina, tutaj woda, tu butwieje, tu gnije. I potem jebu wasza mać. I ta osoba na jubilerskiej mówi, proszę Państwa, ale Państwo kupujecie lep na muchy, ale w tym roku nie ma much. A ja mówię, skąd Pani wie, jak Pani tu na kasie siedzi? A ona mówi, to przecież ja jadę też do domu z tej kasy. Ja tu nie siedzę całe 24 godziny. Dlaczego? Dlatego, że nasz supermarket o 22 jest zamykany i potem my o 8:30 znowu się tutaj pojawiamy.
Aha, dobrze. Usprawiedliwiona. Ciało Chrystusa. Ona otworzyła, proszę Państwa, usta. Ja dałam jej żeton od wózka, wkładając jej pomiędzy zęby. Ona to połknęła, a na dole była stolniczka, żeby jej to ciało Chrystusa nie spadło. Także wyspowiadać się, przebłagać Boga, przeprosić za te wszystkie wasze grzechy, za te zdrowaśki. No bo przecież jak ona dostała od księdza 200 razy zdrowaś Mario, a jak powiedziała 199 razy i zapomniała ile i pomyślała, o Boże, 199, to musiała się modlić jeszcze raz i wymodlić się 215 razy. Po co? Żeby miała nadwyżkę. Proszę Państwa, to teraz tak, czy Bóg taki głupi, żeby patrzył na te nadwyżki wasze? Przecież Bóg patrzy na wasze serce, a nie na te zdrowaśki, to w ogóle nie ta tematyka przede wszystkim. Poza tym liczenie, tutaj się u Pana Boga nic nie liczy, Pan Bóg nie będzie skrupulatnie liczył waszych grzechów, patrzył się na nie, bo byście i tak nie mieli szans. To jest miłosierdzie. Jezus złożył ofiarę, no haniebna ta jego śmierć była, bo jak się tak popatrzeć na to wszystko, to tylko widać, jaki jest człowiek, jaki, do czego człowiek jest, proszę Państwa, skłonny. I potem jeszcze, jak to do Hitlera doszło, że jakich pomysłów to człowiek nie użyje, nie wykorzysta przeciwko sobie, do czego człowiek jest skłonny, prawda? Nie ma granic, nie ma granic. A Bóg na to nie patrzy. Bóg nawet, proszę Państwa, Hitlerowi, tutaj była w galerii opera, była wystawa Cyberberg on Wagner, taki pan z Niemiec, on ma kilka willi, proszę Państwa, i w domu ma instalacje. I on przedstawił Hitlera na krzyżu i tam takie inne jeszcze postacie. Hitlera na krzyżu, no nie wiem teraz może, jak jest ta linia myśla, czy temu Dąbrowskiemu, dyrektorowi Teatru Wielkiego, by to przeszło. To więc ten pan autor, Cyberberg, proszę Pani, on Wagner, taka wystawa, dostał ode mnie karteczkę Wiesiolandia, że jest w internecie kanał, on to znajdzie, jak będzie szukał, to na pewno znajdzie. No i on się tak ucieszył, że będzie miał pamiątkę z Polski, no bo tak był z żoną. I proszę Państwa, on pokazuje w tych instalacjach taki grób, trochę piasku i jakąś głowę czyją. I to jest w piwnicy, że ja bym tam kiedyś, jak byłabym małym dzieckiem, to może bym się bała. A teraz ja bym z ciekawości weszła, zobaczyła. To... I on ma te różne, proszę Państwa, książki, zapiski też w workach, w torbach, w domach. Trzyma to, kilku domach. I potem jak robi instalacje, no to układa, tak jak u nas jest instalacja Radia Conchita. Żebyście Państwo wiedzieli, że to jest, są to najnowsze, są to trendy światowej humanistyki. Między czwartą a piątą. No idź, ale nie gadaj teraz, bo przeszkadzasz. Także widzicie Państwo, grubaskę, tą chciwą Litkę, bo ona ciągle myśli, że gdzieś jakąś firmę założy. To Janek Witek, ekonomista, jej tłumaczył, durna babo, jak nie masz wkładu, to tylko te papierki twoje, przez podpisywanie papierków, nic, durna babo, nie, załatwisz. A ona myśli, że tak, a ona myśli, że tak. Czyli, że nadaje nasze radio Conchita. Ja tam wspomniałem, że właściwie sama myśl, że coś mają mówić o Janie Pawle II, sprawiała, że naprawdę drzwi wszystkich dykasterii watykańskich się otwierały. Nie wiem, czy wypada, ale może też powiem, że jak zdobyłem jednego i przekonałem jednego rozmówcę, był nim ksiądz kardynał Józef Tomko, były prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Kiedy właśnie już na zakończenie pierwszego dnia schodziłem z bazyliki, wychodziłem z bazyliki świętego Piotra, dziękując też Janowi Pawłowi II za owocny dzień, nagle spotykam księdza kardynała Tomko i się przedstawiłem, że jestem z telewizji TWAM, Radia Maryja. No a on mówi, a tutaj o Radiu Maryja piszą różne rzeczy, czy wy jeszcze w kościele jesteście? No ale kiedy zacząłem mu mówić, co Radio Maryja robi i dlaczego przyjechałem z ekipą telewizji TWAM do Rzymu, to właściwie po 15 minutach dał się
przekonać, że za dwa dni, już na samo zakończenie naszego pobytu w Rzymie, ksiądz kardynał Tomko przyjął nas u siebie naprawdę takim, tak po słowiańsku. Przecież on jest Słowakiem i ten wywiad trwał prawie godzinę. I nas urzekł on, który miał wówczas, jeżeli pamiętam, chyba już 87 lat, w roku 2011, to on miał pewność, że doczekamy się razem, a on też, kanonizacji Jana Pawła II. I tak się stało i czasami jeszcze widzimy, Pan Bóg daje mu dużo sił i żyje, niech żyje jak najdłużej, ksiądz kardynał Tomko, ale właśnie chcę podkreślić, on, który był najpierw nieufny do nas jako dziennikarzy telewizji Trwami Radia Maryja, ponieważ różnych rzeczy się naczytał tam właśnie też w prasie włoskiej, to potem się przekonał, że robimy dobrą robotę i zachęcam chociażby do przeczytania tego wywiadu, bo opowiada wspaniale i z taką wielką miłością o Janie Pawle II, właściwie nasz tutaj sąsiad ze Słowacji. Dziękuję ojcu bardzo za to spotkanie dzisiejsze. Ta książka nie wymaga rekomendacji żadnej, ją po prostu trzeba przeczytać. A na dodatek powiem, że ma piękną okładkę oprócz pięknej treści i może być doskonałym prezentem. Czasami zastanawiamy się, co komu ofiarować, a to jest książka, która nie jest książką teologiczną, nie jest książką stricte religijną, czego się często boimy, dając prezenty. Po prostu podejdźmy do tego jak do wywiadu zwykłych ludzi o niezwykłym człowieku, a przeżyjemy coś też niezwykłego. Dziękuję ojcu za tę książkę bardzo. Ja też dziękuję i za tę inspirację, panie Szymonie, że bo dzięki też tej inspiracji pana dyrektora da się nasza przyszłość. To jest drobiazg. Jakoś zmobilizowaliśmy się razem i wszystkim, którzy nam pomagali, panie Szymonie, bo czas był bardzo krótki. Tak, wielu ludzi nad tym pracowało, ale jest dzieło i mam nadzieję, będą następne. Daj Boże. Panie Szymonie, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja za cierpliwe wysłuchanie kilku refleksji związanych z tą książką Totus Tuus. Jan Paweł II we wspomnieniach najbliższych współpracowników w tej posłudze Piotrowej. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże wszystkim. Panem Bogiem. Drodzy Państwo, dobiega końca nasza audycja. Ja tylko króciutko powiem o książce pana Cęckiewicza i panów Cęckiewicza i Chmieleckiego. Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010. To jest druga część bestsellerowej biografii tragicznie zmarłego prezydenta. Autorzy opisują wszechstronną aktywność Lecha Kaczyńskiego w czasie jego prezydentury w latach 2005-2010. Polecam tę książkę zainteresowanym tą tematyką, a na zakończenie chcę tylko Państwu powiedzieć, już anonsowałem, że są pamiątki związane z konsekracją świątyni Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. To są pieśni patriotyczne, jest obrazek, szykuje się album. Warto ci, którzy byli, uczestniczyli, albo ci, którzy nie uczestniczyli, by po to sięgnąć. Będą też płyty z nagraną uroczystością przy świętej i koncertów, które temu towarzyszyły. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie w dzisiejszej audycji. Życzę miłego dnia i do usłyszenia za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze była to audycja Czytać, aby być mądrym, którą poprowadził redaktor Szymon Cieślar. Minuta po godzinie 11. Radio Maryja. Zespół ekspertów ma dziś zakończyć pracę nad prezydenckim projektem ustawy frankowej. Jutro odbędzie się prezentacja założeń ustawy. Wcześniejszy projekt ostro skrytykowała Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucja oceniła, że rozwiązania w skrajnym scenariuszu mogą spowodować kryzys finansowy. Po tej opinii podjęto w Kancelarii Prezydenta dalsze prace nad projektem. Pierwotna ustawa przewidywała przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po sprawiedliwym kursie. Zakładała też trzy rodzaje restrukturyzacji kredytów – dobrowolną, przymusową i przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Projekt dotyczył kredytobiorców, którzy wzięli walutowe kredyty mieszkaniowe. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że ustawa może mieć dla ekonomii i gospodarki równie duże znaczenie jak ustawa Rodzina 500+.
tej chwili mamy taką absurdalną sytuację, że pieniądze z 500+ są wykorzystywane na spłatę kredytów frankowych. Dotyczy to blisko 600 tysięcy rodzin, ludzi, którzy nabyli mieszkania posługując się tak zwanym kredytem walutowym, więc bezpośrednio dotyka to razem z rodzinami było ponad milion polskich obywateli, więc i to im ulży. Powoduje to, że ta ustawa frankowa może mieć taki efekt jak ustawa 500+, czyli napędzić ekonomię, bo pieniądze nie trafiają do kieszeni banków, tylko do gospodarki. W połowie tygodnia planowano